Witam szanownych fizyków w Polsce, jak i na całym świecie. Mam nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy przetłumaczą mój język polski na bardziej światowy język. Przepraszam, najpierw wypuściłem wersję angielską. Otóż, moi drodzy, to co dzisiaj wam chciałbym pokazać, to nie jest moja hulajnoga, aczkolwiek jest fajna. Mam zaszczyt wam zademonstrować, jak przetworzyć energię grawitacyjną, energię grawitacji, jak ją zamienić na energię kinetyczną i dalej na prąd. Jest to prototyp. Prototyp działa wyśmienicie. Do pokazania zasady. Mam nadzieję, w opisie do filmu zobaczycie udoskonaloną wersję turbiny. Mam nadzieję, że znajdą się odważni ludzie, którzy zainspirują się tym, co pokazałem i zaczną budować własne wersje tego urządzenia i udoskonalać je. Przejdźmy do rzeczy. Najpierw bardzo króciutka teoria. Widzicie mnie? O, widzicie to coś? O, już jest ostrość. To jest koło rowerowe. Wezmę do... Jaki będzie szybciej? To jest koło rowerowe. To koło widzicie tutaj. Tak. I teraz tutaj macie dwa takie same wahadła. Jedno wahadło i drugie wahadło. No to jest wahadło. To jest akurat, użyłem łyżeczki. Tego co... O, koło skrzypi i jest niesprawne. Słyszeliście przed chwilą, łożyska są dosyć wywalone, to jest ta hulajnoga jest do zrobienia. Samo to koło ma pewną bezwładność i już, żeby je obrócić, trzeba popchać je dosyć silno, zainwestować energię. Teraz bardzo ważna rzecz, to jest wahadło i to jest wahadło. Jak ciągniecie za tą masę w dół, to ta masa idzie do góry i wtedy wykonujecie zerową pracę, ponieważ jedna masa idzie w dół, druga idzie do góry. Masy są równe, tak więc jest to zerowa praca. A co się dzieje, gdzie się zaczyna magia? Magia się zaczyna, jeśli zaczynamy startować tutaj to wahadło. Jeśli złapiemy tutaj za tą kulkę, ją odegniemy i puścimy, to zacznie się powoli to koło, jak krok, 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 tak jak waha się wahadło, schodzić w dół, schodzić w dół. I teraz nie ma żadnej relacji między tym dystansem, długością tutaj, wysokością tej kierownicy, tak, mojej hulajnodze, tak, od ziemi do tutaj do podparcia. Nie ma żadnej relacji między tym dystansem, a tym tutaj popchnięciem wahadła. To wahadło będzie sobie dygać, 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 dygać do czasu, aż nie zdanie się na dole. Co wystarczy dalej zrobić? Tutaj podłączyć silnik elektryczny i naładować tym silnikiem baterię. Ten silnik będzie krokowo prasował, cyk, cyk, cyk. Każdy krok będzie odbierał po prostu energię od tego koła. Tu jest ziemia. To, co jest bardzo ciekawe, to ten tutaj oto prototyp. Jest to pierwszy prototyp silnika, który umożliwi ludziom również podróż na Marsa. Tu jest rączka, tu jest rączka i tam jest też podparcie. W tych trzech podporach generuje się większa siła, która popycha ziemię. Ziemia jest tutaj ciałem takim dużo masowym, o dużej masie, dlatego nagle nie czujemy jakiegoś przyspieszenia, ale tak naprawdę, jeżeli zaczyna ta łyżka tutaj tak sobie ruszać się, jak wahadło, to zaczyna siła odsiadkowa przenosić się po kolei na podpory. W tej chwili podpory są obciążone jedynie ciężarem łyżki. W momencie, kiedy odchylacie tutaj linę, zaczyna się dziać magia. Popatrzcie sobie na koło. No i puszczam wahadło. Obraca się. O. I poleciało na dół, tak? Co się wydarzyło? Otóż siły odsiadkowe wykonały pracę. W książkach od fizyki znajdziecie, że siły wewnętrzne zamkniętego układu, jakim stanowi tutaj ta cała hulajnoga plus nawet ziemia jako ciało, siły wewnętrzne nie mogą wykonywać pracy, nie mogą zmieniać pędu układu, krętu układu i tak dalej, i tak dalej. Otóż to urządzenie pokazuje zupełnie coś innego. Siły wewnętrzne mogą wykonywać pracę i wykonują tą pracę. I właśnie tak bardzo dziwna rzecz, która przeczy wszystkiemu, co jest w fizyce podstawą, właśnie posłuży do zamiany pola, energii pola grawitacyjnego na pracę. W opisie do filmu
pokazałem bardziej zaawansowaną technologicznie turbinę. Tamta turbina będzie działać również tam, gdzie nie będzie grawitacji, czyli gdzie będziemy mogli być w warunkach, że tak powiem, trochę dalej od Ziemi. I tutaj tylko Wam pokażę, żebyście zrozumieli schemat działania tamtej turbiny, ważną rzecz. Możemy również pobujać tą łyżeczką w inny sposób. Możemy ją rozkręcić w takie kółeczko. I to kółeczko również będzie generować siłę odśrodkową po stożku. Prawda? Popatrzcie na mój palec. Jeżeli tak zakręcę tym, to lina chodzi po stożku, tak? Takie kółko po stożku się robi. I jak popatrzycie na schemat sił, to również ten stożek będzie powodował, że tu jakaś siła odśrodkowa będzie działała. I to również ta na tym kierunku w pewien sposób ta łyżka, czy to wahadło będzie pociągało za to koło. Otóż w tej ulepszonej wersji turbiny łyżeczkę i tą linę zastąpiłem silnikiem elektrycznym i na silniku elektrycznym wystarczy dać dwie masy, wirujący dysk na przykład, albo dwie masy, które są równe, jedna masa, druga. Jak tą masą rozkręcicie, to tak jak samo jakbyście wykonywali ten ruch tutaj łyżeczki. O, też to jest wahadło. To nie jest nic innego, to jest ten sam schemat sił. Dlatego tamta turbina postuluje, że również będzie działać w przestrzeni kosmicznej, gdzie aby wygenerować siłę kilkunastu newtonów ciągu, będzie trzeba po prostu zwiększyć dużo prędkość obrotową, jak największą prędkość obrotową takiego układu, żeby po prostu w układzie słonecznym będziemy musieli na przykład poruszać się względem słońca, czyli jeśli rozpędzimy się tam do 1 km na sekundę takiej masy wirującej, no to będzie działać na nas siła odśrodkowa względem słońca, czyli w układzie słonecznym będziemy mogli podróżować właśnie w kierunku od słońca do danej planety, do Marsa, do dalszych planet oddalonych od słońca. Jeszcze nie wiem, jak w tej chwili wymyśleć, żeby wrócić, czyli podróżować w drugą stronę, ale już też mam jakieś kombinacje w tym kierunku. Polecajcie ten film, oglądajcie go, polecajcie, uczcie się, róbcie własne urządzenia. Właśnie wykorzystujcie ten motyw z siłą odśrodkową. Na moim blogu w opisie filmu znajdziecie również wersję fluidalną, czyli pamiętajcie, że każda rura wygięta, w której płynie woda, jest tego typu wahadłem, ponieważ woda stanowi pewną masę, masa porusza się po łuku, tak jak tutaj zakręca woda kółko, no i już działają te siły odśrodkowe też. I jest to też również wersja takiego silnika, druga wersja już. Kiedyś, kilka lat do tyłu już pokazywałem tamtą wersję, no teraz tutaj sobie uzmysłowiłem, że to może być ewoluować, może być dużo sprawniejsze. Zapraszam do współpracy fizyków. Mam nadzieję, że ktoś skusi się poinformować media o tym osiągnięciu. Jest to duże osiągnięcie dla fizyki. I no, zapraszam.